Dobra, siema chłopaki, Bartek z kompanii Szostek z tej strony i jeżeli kliknąłeś na ten filmik, no to prawdopodobnie gdzieś tam zaliczasz się albo myślisz, że zaliczysz się do tej kategorii sylwetki skinny fat, no i chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić tak, żeby jednocześnie spalać tłuszcz i budować mięśnie, tak żeby nie tracić czasu i wykorzystać to, co już na sobie masz, żeby te mięśnie zbudować najszybciej jak to możliwe. Prawdopodobnie jesteś też trochę bardziej po tej smart stronie i nie chcesz się zalewać jak świnia, żeby zbudować trochę mięśni za parę miesięcy, tylko wolisz podejść do tego w taki sposób, żeby owszem zrobić masę, ale bez wyglądania jak kompletny ulaniec. I to dobrze, bo to jest powolny proces. Powolny. I mówię tutaj serio powolny, bo coś takiego jak przybywanie, nabieranie 1 kg masy mięśniowej na miesiąc, to jest naprawdę marzenie. Naturalnie, przy naprawdę dobrych warunkach, 1 kg miesięcznie to tylko osoba początkująca. Później pół kilograma czystej masy mięśniowej miesięcznie dla osoby trochę bardziej zaawansowanej to serio jest dobry wynik. Natomiast jeżeli chodzi o samą rekompozycję, to jest możliwe i nie tylko dla osoby początkującej, tylko też dla osoby zaawansowanej, bo nasze ciało może brać energię, czyli tą nadwyżkę kalorii, która jest wiadomo potrzebna do budowania masy mięśniowej, o tym chyba już wszyscy słyszeliśmy. Twoje ciało może wykorzystać białko, które owszem musisz zjeść, ale nie potrzebujesz zjadać nadmiernej ilości kalorii, bo możesz dostarczyć sobie te kalorie z tłuszczu, który już na tobie jest i po prostu będziesz miał go coraz mniej do pewnego stopnia. Więc w tym filmie powiem ci po prostu to, co dla mnie zadziałało, jeżeli chodzi o rekompozycję mojego ciała, jak ja się zmieniałem z takiego chudego i otłuszczonego nieco chłopaka i powiem ci też, jaki proces i co działa dla podopiecznych, którym ja pomagam. W ogóle warto by było jeszcze omówić jakby samo to, w czym leży problem tej sylwetki skinny fat i dlaczego ona w ogóle jest, skąd to się wzięło. Więc chodzi o to, że najprościej w świecie, no nasze ciało jest produktem tego, co w nie wkładamy i jak, pod jakim obciążeniem ono pracuje. Więc chodzi o to, że u osoby skinny fat praktycznie nie ma żadnego fizycznego obciążenia, które by zmusiło to ciało do produkowania masy mięśniowej, do zbudowania masy mięśniowej. Więc po prostu nie trenujesz pod obciążeniem, dlatego masz mało mięśni, jesteś wątły, a jedzenie, które spożywasz, jest nadmiernie kaloryczne w porównaniu do tego, ile tych kalorii faktycznie na co dzień potrzebujesz i mimo tego, że może nawet nie jesz dużo, tak fizycznie nie wpychasz w siebie dużych ilości jedzenia, to te jedzenia, które w siebie ładujesz, są najczęściej po prostu zbyt mało pełnowartościowe, zbyt kaloryczne i twoje ciało nie jest w stanie na podstawie tego, ile masz zużycia w ciągu dnia, tego wszystkiego przepalić i dlatego zaczyna ci się odkładać tłuszcz, a jako że u większości osób, w tym u mnie też, pierwsza area, w której odkłada się tłuszcz, to są właśnie tutaj okolice dołu brzucha, no i stąd też powstaje sylwetka skinny fat. Dobra, teraz umówimy sobie, co zrobić w dwóch przypadkach. Pierwszy to będzie, co zrobić, jeżeli jesteś na okolicach około 10-15% tkanki tłuszczowej, czyli masz tylko trochę tego tłuszczu, jesteś wątły, ale masz go tak minimalnie. To jest to, gdzie ja byłem. I w tej sytuacji możesz po prostu śmiało zacząć budować masę mięśniową, nie musisz robić żadnej redukcji, po prostu wchodzisz na masę. Jak to robisz? Przez odpowiedni trening i odpowiednie odżywianie, które omówimy obydwie te rzeczy później. Teraz co zrobić, jeżeli masz tego tłuszczu 15, może nawet 25%? Tutaj masz dwie opcje. Albo możesz też od razu zacząć budować, ale wtedy już bez nadwyżki kalorycznej, tylko będąc na utrzymaniu, nie potrzebujesz zjadać nadmiaru, bo po prostu z czasem twoje mięśnie zaczną zjadać tkankę tłuszczową same z siebie, jak zbudujesz ich wystarczająco, to wzrośnie twoje zapotrzebowanie na kalorie i jeżeli cały czas będziesz jadł tak samo, to stopniowo zaczniesz z ciebie schodzić tłuszcz. I tak samo dodatkowo te treningi, które zaczniesz robić, one też będą spalały kalorie, więc jest szansa, że w połączeniu z odpowiednią dietą, którą też zaraz omówię, już znajdziesz się w lekkim deficycie kalorycznym i tak zacznie z ciebie ta tkanka tłuszczowa schodzić. Albo masz drugą, najprawdopodobniej trochę lepszą opcję, czyli najpierw zrobienie redukcji. Lepsza dlatego, że im mniej tkanki tłuszczowej na swoim ciele masz, im mniej otłuszczony jesteś, tym lepsze twoje ciało będzie w przetwarzaniu tych kalorii, które będziesz spożywał, nie na tkankę tłuszczową, a na tkankę mięśniową. Więc jeżeli masz tego tłuszczu dużo, to prawdopodobnie zbudujesz mniej mięśni niż jeżeli zaczynałbyś z takiego niższego pułapu tkanki tłuszczowej. Też trzeba pamiętać o tym, że rekompozycja no to jest proces, który działa tylko do pewnego momentu, czyli do momentu, w którym zejdziesz do około tych 10-12% tkanki tłuszczowej, bo dalej twoje ciało już po prostu nie jest w stanie czerpać tkanki tłuszczowej z twojego ciała, żeby budować masę mięśniową. Poniżej tych 10%
już robi się naprawdę, naprawdę ciężko, no i trzeba normalnie zacząć jeść na nadwyżce i budować tak jak osoba, która zaczyna z tego punktu 10-12% tkanki tłuszczowej. Dobra, teraz omówimy trening. No i tutaj dla osoby początkującej ja polecałbym trenować albo 3, albo 4 razy w tygodniu i albo planem full body, albo planem góra-dół i obydwa przykładowe plany pewnie gdzieś tutaj zostawię, a jak nie to w opisie filmu. No i standardowo te plany muszą być oparte na standardowych ruchach wielostałowych i do tego tych podstawowych, sprawdzonych izolacjach, powtarzanych na okrągło. No i do tego progresywne przeładowanie, czyli stopniowo dokładanie ciężaru, zapisywanie tego, ile robisz i po prostu próbowanie progresowania z sesji na sesję, dokładania po powtórzeniu, dokładania 1,25 kg i systematycznie po prostu trzymanie się tego. Oczywiście przy założeniu, że robisz wszystko poprawnie technicznie, bo jeżeli robisz wszystkie te ćwiczenia niepoprawnie technicznie, no to wiadomo, nie przyniesie ci to takich rezultatów, jakie pewnie oczekujesz. Więc najpierw ważne jest, żeby skorygować swoją technikę, nagrywać się, patrzeć na to, jak to wszystko wygląda, pytać się kogoś o poprawę tej techniki, tak, albo samemu szukać jakby błędów, które możesz popełniać, poprawiać i dojść do takiego momentu, gdzie faktycznie widzisz, że robisz to dobrze, czujesz, że robisz to dobrze i wszystko to możesz wtedy progresować. Jak potrzebujesz z tym pomocy, to możesz sobie zobaczyć, jak wygląda prowadzenie ze mną. Ja pomagam Tobie indywidualnie, prowadzę Cię, uczę Cię wszystkiego od podstaw, no i wiadomo, w tym jest też wysyłanie przez Ciebie do mnie filmików z weryfikacją techniki. Ja to wszystko sprawdzam, odsyłam Cię na bieżąco, także możesz sobie obczaić. Zostawię tutaj gdzieś link na ekranie albo w opisie. Teraz odżywianie. No i tutaj mógłbym Cię gadać o lekkim deficycie kalorycznym w rzędu 200 kalorii, czy lekkiej nadwyżce i tak dalej, czy utrzymaniu zerze kalorycznym i tak dalej, ale ja nigdy w ten sposób nie funkcjonowałem, sam mojej masy mięśniowej w ten sposób nie zbudowałem i też podopiecznych nie uczę w ten sposób, więc powiem Ci, co po prostu ja stosuję, dla mnie działa i działa też dla moich podopiecznych, więc śmiało możesz się tych zasad stosować, jeżeli chodzi o intuicyjne budowanie masy mięśniowej. Ponieważ jeżeli chodzi o odżywianie w sylwetce skinny fat, problemem jest to, że pożywienie, które spożywasz, jest nadmiernie kaloryczne z tego powodu, że po prostu kiedyś, jak mieszkaliśmy w lasach, to nie było wszędzie dostępnych nadmiernie kalorycznych produktów. Żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, więc warto jest trzymać się jakichś ogólnie założonych zasad, które pozwalają nam się do takiego bardziej naturalnego sposobu odżywiania czy proporcji odżywiania chociaż zbliżyć. Wtedy jesteśmy w stanie mieć większą kontrolę nad tym, w jakim kierunku zmierzamy, nie licząc każdej kalorii, nie wpisując wszystkiego w aplikację. I te zasady to po pierwsze 80-20, czyli 80% Twoich posiłków, czyli 80/100 Twoich posiłków, to nie mogą być przetworzone rzeczy, to muszą być pełnowartościowe, nieprzetworzone, przynajmniej w bardzo niskim stopniu przetworzone produkty. Pozostałe 20% to mogą być trochę bardziej dowolne, rekreacyjne, trochę bardziej przetworzone, może jakieś, wiesz, przyjemności, słodkości, whatever. Druga zasada to powinieneś starać się zjeść między 1,6 do 2 gram białka na kilogram swojej chudej, czyli nieotłuszczonej masy ciała dziennie. W ten sposób zadbamy o to, że zjadasz najmniejszą możliwą ilość kalorii, żeby pozwolić sobie utrzymać wszystko, co masz, czyli masę mięśniową, budować dalej masę mięśniową, zachować wszystkie potrzebne procesy i być sytym w ciągu dnia. Poprzez tą sytość nie chce nam się zjadać zbyt dużej ilości kalorii w dalszej części dnia. Dobra, teraz muszę mówić trochę ciszej, bo moja dziewczyna w pokoju obok gada. Ale wracając do naszych dwóch przypadków, co robić, jeżeli masz między 10 a 15% tkanki tłuszczowej, czyli budować, i jak teraz to z odżywianiem zrobić. No po prostu stosujesz te zasady, jesz tak, żeby być po prostu najedzonym normalnie, tak żeby nie nażerać się nie wiadomo jak, ale żeby być najedzonym, zachowujesz te zasady i bardzo ważne, obserwujesz, jak zachowuje się Twoja waga i wygląd Twojej sylwetki. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że Twoje ciało nie ma nigdzie żadnego wyświetlacza tutaj na czole, które mówi, ile dokładnie kalorii dzisiaj spaliłeś, jakie jest Twoje dzisiaj dokładnie zapotrzebowanie na białko po tym treningu, który zrobiłeś, ani też tak naprawdę nie wiesz, ile energii, czyli ile kalorii miało faktycznie to jedzenie, które dzisiaj spożyłeś. Dlatego ważne jest, żeby obserwować wyniki tego, co po prostu z sobą na co dzień robimy. Natomiast taka dobra masa, to w przypadku osoby serio początkującej z dobrymi warunkami, czyli wysypiasz się, jesz odpowiednio, masz też dosyć dobrą genetykę, to nie zbudujesz raczej więcej niż 1 kg masy mięśniowej miesięcznie. Jeżeli nabierasz masy ciała w tempie szybszym niż 1 kg na miesiąc,
prawdopodobnie będzie to nadmiar tłuszczu i trzeba będzie to zredukować. No i patrzysz po prostu, jak wygląda twoja sylwetka. Jeżeli zaczynasz się otłuszczać i twoja waga rośnie szybciej niż 1 kg miesięcznie, no to prawdopodobnie będziesz musiał trochę wyczyścić swoją dietę, wrócić do tego, żeby było 80-20, albo nawet trochę bardziej ją wyczyścić, wrócić do 90-10, albo dołożyć sobie odrobinę cardio, żeby trochę więcej tych kalorii na co dzień spalać. Natomiast jak jesteś trochę bardziej po tej stronie 15 do 25, może nawet 30% tłuszczu i chcesz się zredukować, co robić? No tak samo, stosujesz te dwie zasady, o których mówiliśmy wcześniej, czyli 80-20 i 2 gramy białka na kilogram masy ciała, ale no tutaj musimy trochę zaostrzyć tą dietę, więc może to będzie bardziej 90-10 albo 95-5, jeżeli chodzi o te proporcje pełnowartościowych posiłków do tych mniej pełnowartościowych posiłków. Najłatwiej jest ograniczyć sobie tą ilość kalorii z węglowodanów, więc po prostu skupić się na tym, żeby jeść trochę więcej białek i tłuszczy, a mniej węglowodanów. To ci pozwoli też lepiej funkcjonować i zachować nasycenie, a będziesz już w deficycie kalorycznym w łatwiejszy sposób. Albo po prostu dokładasz sobie trochę aktywności fizycznej albo jakiegoś cardio, tak żeby po prostu mieć większą ilość kalorii spalonych dziennie, żeby wykreować sobie ten deficyt, zredukować się do tego pułapu 10-12% tkanki tłuszczowej i wtedy znowu zaczynasz budować tak jak osoba, którą omawialiśmy wcześniej. I takie dobre tempo, jeżeli chodzi o redukcję, no to będzie deficyt mniej więcej 500 kalorii dziennie, daje nam 3500 kalorii deficytu tygodniowo, a to się równa mniej więcej 0,5 kg utraty masy ciała tygodniowo. Więc jeżeli patrzysz na wagę, obserwujesz znowu swoją sylwetkę i tracisz 0,5 kg tygodniowo, to jest git. Później przechodzisz do budowania i tak budujesz na okrągło. Po prostu dokładasz cały czas ciężaru, obserwujesz wagę, czy nabierasz szybciej niż kilogram masy mięśniowej miesięcznie, patrzysz na to, jak wygląda twoja sylwetka, czy nie otłuszczasz się za bardzo. Jak otłuszczasz się za bardzo, to trochę wyczyszczasz swoją dietę, przykręcasz ją, albo dokładasz sobie odrobinę cardio i patrzysz, jak to wtedy wygląda i tak na okrągło, i tak na okrągło. Także mam nadzieję, że udało mi się to w tym filmie bardzo w miarę jasny i prosty sposób przedstawić, że zrozumiałeś. Jak chcesz sobie zobaczyć to moje prowadzenie albo moje programy treningowe, to też zostawię tutaj gdzieś link, to możesz sobie obczaić. A mam nadzieję, że filmik się podobał, że był w jakiś sposób pomocny. Jak chcesz mi pomóc na mojej misji pomagania ludziom zbudować ciało, które będzie wolne, nie ograniczało ich, to możesz mi zostawić komentarz pod tym filmem, bo to mi bardzo pomaga osiągnąć więcej wyświetleń, dotrzeć do większej liczby ludzi. I łapka w górę, subskrybuj sobie kanał po więcej, to będę ci wyskakiwał w przyszłych filmach i widzimy się w następnym.